Siemka wszystkim, z tej strony Kitek. A dzisiaj zaczniemy od tego, że zbierzemy wszystkie lemury, jakie tylko. Lemury? Leniwce. Czemu lemury mi się cały czas... Wow, nawet mamy darmowy prezent. Może lemur w tym będzie. Leniwiec, co ja mówię? Leniwce. Łukasz, leniwce. To są leniwce. I to Sławie, ogarnij się. Dobra, w tym momencie lecimy pozbierać wszystkie leniwce i potrzebujemy dla nich domku. I tak się właśnie zastanawiam, że w tym naszym wielkim domku może niedługo zacząć brakować miejsca ze względu na zbyt dużą ilość rzeczy w nim. Więc będziemy musieli na pewno zbudować nowy dom, szczególnie, że leniwce potrzebują oczywiście dużo miejsca, dużo łóżek i dużo spanka, więc wejdziemy na chwilę do domku i obczajmy, gdzie mniej więcej będziemy mogli zbudować takie miejsce dla leniwców. Okej, tak jak widzicie, mamy już wszystkie diamenty, mamy wszystkie krampety, a tutaj zrobimy miejsce na wszystkie leniwce, zaczynając od tego, że zrobimy pierwszego leniwca, czyli ducha leniwca, od niego na pewno zaczniemy, a tutaj mamy takiego, zobaczcie, krampeta leniwca, więc go postawimy pomiędzy, żeby było, że on jest i tu, i tu, i tu, i tu tak naprawdę, a pana Nacka tu wstawimy. Lecimy na początek do domku. Który to był domek? W którym się tworzyło ducha leniwca, rozumiecie to? Można stworzyć ducha leniwca. Potrzebujemy do tego kuli i takiej, jak to się nazywa, do takiej tablicy, co się przywołuje duszki. Więc skoczymy w tym momencie do Toki i to gdzieś jest chyba w tym dodatku. Wydaje mi się, że na pierwszym albo drugim piętrze. Będzie do tego też potrzebna taka dziewczyna z tego dodatku i uda nam się może go stworzyć. Czy... O, właśnie ta dziewczyna nam będzie potrzebna i tu gdzieś była taka kula. Kula, kula. Jest ta kula. Bardzo, bardzo cię proszę. Lecimy w tym momencie piętro niżej, bo na piętrze niżej jest reszta rzeczy. Czy to jest jakiś leniwiec, który się schował? Nie widzimy tu żadnego leniwca, więc lecimy na piętro numer 2. Dzień dobry, drzwi się otworzyły. I lecimy, lecimy, lecimy w tą stronę. Tutaj, w tym oto miejscu, za tym schowana jest właśnie ta oto tablica. I dajemy tej dziewczynie. Zobaczcie, co się dzieje w tym momencie. Dawaj, dawaj, duszek, dawaj, no chodź. Co jest? Może muszę nacisnąć? A, tak, musiałem nacisnąć, dobra. A tak to byśmy czekali i czekali. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Ej, jest, jest, zobaczcie, to jest duch leniwca. O matko, jaki on jest uroczy. Wołamy naszego Kitka i Kitek zaczyna już zbierać nasze pierwsze leniwce. Naszym pierwszym leniwcem jest duszek. Tu chyba nie ma żadnego leniwca. O, plakat z leniwcem, czy da się go zabrać? Nie da się, oszustwo, oddajcie plakat. Dobra, skoro się nie da, to my lecimy w tym momencie do szpitala. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w szpitalu jest najwięcej leniwców. Nie ma chyba takiego dodatku jak szpital, gdzie jest najwięcej leniwców, a zaczynamy już od pierwszego piętra, ponieważ nasz krampet, którym był naukowcem, zostawił nam jednego z mutow... O matko, nawet od razu przy nim jesteśmy. No nie wierzę. Jest od razu! Ojeju! O matko! Lecisz do windy, więc od razu go znaleźliśmy. Tak byście nie wiedzieli, trzeba wpisać tutaj te wszystkie, nacisnąć te wszystkie guziczki, pociągnąć za dźwignię i tu się otwiera takie eleganckie pomieszczonko, gdzie krampet robił tam różne eksperymenty i w nim właśnie zrobił eksperymentalnego leniwca, który jest ciekawy, a no i można ogólnie na nim jeździć, ale polecimy od razu na piętro numer 0, ponieważ to był minus 1, czyli to był taki nawet niżej niż parter. I po kolei będziemy zdobywać wszystkie leniwce w tym dodatku. Mamy jednego i teraz gdzieś tu powinien być drugi. A już mi się przypomniało. Zobaczcie, tu jest skrzat ogólnie, ale leniwiec jest tu schowany. A jaki on jest uroczy. Lecimy wyżej z takim pięknym pazurkowatym. To może na niego wsiąść? Nie. A dobra, możesz na łóżeczku jechać. Mamy dwa. Lecimy na piętro numer 1. Z tego, co dobrze pamiętam, na każdym piętrze jest jeden leniwiec. Jeden. Mamy dwa i jeszcze będą trzy leniwce w tym dodatku. Lecimy tu w lewą stronę. Tu będzie leniwiec. Tu nie ma. On chyba gdzieś po wentylacjach był pochowany, jak pamiętam. Więc możliwe, że teraz jest właśnie ten z wentylacji. Dobra, przypomniało mi się. Tak, tu się otwierało i tu jest taki szczurek? Coś takiego? Taki mały szczurkowaty. Proszę was bardzo. Możecie sobie... Nie da się tu razem usiąść. Dobra, mamy trzy. Teraz lecimy na drugie piętro. I potem musimy jakoś je wszystkie zebrać. Zastanawiam się tylko, jak tego największego zebrać. Bo tu może być problem. Nie wiem, czy nie będę go musiał potem transportować za pomocą tego dolarka. To jest dziecko leniwiec. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś zwrócił uwagę, że to jest naprawdę dziecko leniwiec, więc jest to mega śmieszne, że coś takiego to jest, ale no wiecie, to jest Toka, w Toce wszystko jest możliwe. Kolejny zebrany. Tu chyba już mamy wszystkie. Zostaje więc nam ostatnie piętro. Mam nadzieję, że tutaj też znajdziemy tego leniwca. Ostatnie piętro w naszym tym. Od razu ja nie mogę. I powiem wam, że akurat idealnie pamiętałem to wszystko, ponieważ robiliśmy nie aż tak dawno to wszystko. Teraz potrzebujemy naszego Kitka. Kitku, weź wszystkie swoje leniwce do pudełka, te małe, a tego dużego też się da, nie da rady. Ale jakbym wziął go do na łóżko, nie mogę. A na co ja bym go mógł? Potrzebuję prawdopodobnie jakiegoś dolarka, żeby go zapakować i przewieźć. Ja sobie to za chwilkę zrobię, pod sam koniec odcinka. A teraz polecimy po kolejne leniwcowe rzeczy. A kolejnymi leniwcowymi rzeczami są naszego pięknego wysypiska. Tam jest specjalny strój leniwcowy, w którego przebierzemy Kitka specjalnie do tego odcinka i Kitek od dzisiaj będzie w nim chodził aż do zakończenia naszej pięknej serii. O matko, jak tu był
brudno, jak tu brudno, co tu się stanęło tu? Ale nieważne, nie interesują nas te rzeczy. Dzień dobry, dzień dobry. Tu za tym pięknym, bum, zobaczcie, to jest po prostu strój króla leniwców, więc tak, odstaw to na razie, załóż strój. O, ta czapka przeszkadza ci, ale możesz ją tutaj sobie odłożyć. Teraz zakładasz piękny strój, jesteś królem leniwców. Skoro zostałeś już królem leniwców, musisz teraz zebrać resztę rzeczy, które są na śmietniku. Czy tutaj coś ciekawego jeszcze jest z tego śmietnika? Ja nie widzę, ale chyba było tu kiedyś takie zdjęcie, które... Leniwiec! To jest leniwiec ze sklepu, więc kolejny do kolekcji. Tu chyba jeszcze było takie zdjęcie leniwca. Jest zdjęcie leniwca. Okej, czyli już wszystko zebraliśmy stąd. Były aż trzy rzeczy. Lecimy w tym momencie do naszego domku odstawić to wszystko. Nie, polecimy jeszcze do jednej lokalizacji, gdzie są leniwce. Następne leniwcowe rzeczy, bo to są rzeczy, liczmy, że musimy zebrać wszystkie i leniwce, i leniwcowe rzeczy, bo ponieważ to też jest mega ważne. Są tu w sklepie. Tutaj była gra o leniwcach i mamy tą grę o leniwcach. Teraz potrzebujemy kitka, który ją weźmie ze sobą. Jest, udało się. Czyli mamy kolejną rzecz. Tu chyba był jeszcze, tu był ten leniwiec, który tutaj stał, ale już go wzięliśmy, bo on leżał u nas na wysypisku. A teraz skoczymy jeszcze do jednego miejsca, w którym są leniwcowe rzeczy, a tym miejscem jest poczta, ponieważ jeżeli otwieraliście prezenty, to powinniście dostać piękny, elegancki prezent, w którym jest obraz z leniwcową rodzinką. My tutaj lecimy. A, poczekajcie chwilę, ponieważ mamy jeszcze tutaj prezent zostać. Co? To jest... O matko! A co za słodziak? Nieważne, nie widziałem tego. Lecimy teraz i szukamy leniwcowych rzeczy w sumie, bo to nie tylko musi być on, jak to może być więcej rzeczy związanych z naszym leniwcem. Hamburger nie potrzebujemy. Jest leniwcowy plecak. Plecak z leniwcem. Kolejna rzecz do kolekcji, ale my szukamy jeszcze obrazu. O, cukiereczek i pan Chmurka, którego trafiliśmy w boksach. Czy tu jest ten obraz? Nie ma tego obrazu. Powiem wam, że będzie chyba ciężko. Czy wy to widzicie? To jest leniwcowa kula. O matko, prawie, wiecie co, przeoczyłem ją i wróciłem tutaj na górę, ponieważ tak mówię, a może coś w świętach to było, bo coś pamiętam, że ten obraz był troszeczkę świąteczny. A więc udało mi się znaleźć kolejną rzecz, czyli widzicie, na poczcie macie aż dwie rzeczy związane z leniwcami i chyba jest gdzieś ten jeszcze obraz. Zawiodę się, jeżeli go tutaj nie ma. Zrobiliśmy półko. Okej, powiem wam tak, ja się poddałem, ale wiem, gdzie są jeszcze jedne leniwce. Nie wiem, gdzie jest tam ten obraz, bo pamiętałem, że on gdzieś jest w tamtej lokalizacji, ale prawdopodobnie mi się pomyliło. W naszym pięknym dodatku, który jest weterynarz, w sensie hotel dla zwierzaków, a hotel dla zwierzaków jest, jeju, gdzie ja go znajdę? To jest hotel dla naszych pięknych zwierzaczków i tutaj są dwa leniwce z tego co pamiętam, aż dwa, więc będzie ciekawie. Jednym leniwcem jest tutaj elegancki nasz pan leniwiec, który wygląda w sumie tak samo jak tamten i zobaczcie, tu jest kreweta. Przepraszam was, nawet trzy, bo tu jest jeszcze nietoper. Ojeju, kitek, chodź tu. Chodź. Potrzebujemy jakiegoś pudełka na to wszystko. Tu jest za dużo rzeczy. O nie, dobra. Wiecie co? Ja przetransportuję to wszystko w tym momencie do domu i widzimy się już w domku z podsumowaniem, co udało nam się zdobyć. Dobra, to przejdźmy do podsumowania, co udało nam się trafić. Nie licząc naszego krampeta, który jest też leniwcem, ale tak, udało nam się trafić takiego... Ojeju, on musi gdzieś na górze stać. Dwa takie same leniwce, troszeczkę to dziwne. Ojeju, chyba są troszeczkę za wysoko, ale cóż, no niestety tak to bywa. Będziecie tam stać razem na półce, bo jesteście bardzo podobni do siebie. Pana małego kreweta, chodź tu kreweta, stajesz tutaj. Takiego siedzącego w szpitalu, Bobo, które jest leniwcem. Trzeba będzie zmienić naprawdę tą miejscówkę. Do tego mamy nietoperka, oprócz nietoperka kulę śnieżną, taką. Do tego mamy jeszcze strój, który właśnie mamy na sobie. Może uda mi się go ściągnąć? A, nie mogę go teraz ściągnąć, no nieważne, zostajemy na razie leniwcem. Płytę do gier z leniwcami, kiedyś może odpalimy zdjęcie leniwca. Małego pieska leniwca, można tak to nazwać? Jaszczurkę leniwca. Ducha przede wszystkim, ducha, którego dzisiaj zrobiliśmy. I nasz plecak leniwcowy, który nie chce wyjść z środka. Proszę, panie plecaku, no wyjdź, plecak, proszę. Ej, no nie chce wyjść, widzicie, nie mogę go nacisnąć. Czego tak się stało? Może kitek to potrzyma to teraz? Nie mogę go kliknąć, widzicie to? Nie jestem w stanie go w ogóle kliknąć, żeby go wyciągnąć. No wyjdź stamtąd, no. Dobra, nieważne, na razie ten plecak zostanie w tym oto pięknym pudełeczku, ponieważ mnie denerwuje, nie wiem co tu się dzieje. A no i ostatnią rzeczą, jakiej nie przynieśliśmy, był pan jeździec, w sensie ten taka jaszczurka, taka wielka, ogromna, na której można jeździć, która została w szpitalu, ale żeby ją przetransportować, potrzebujemy do tego specjalnego triku z naszym dolarem. Ale widzę, że tutaj nie mam dodatków chyba meblowych z tego, co mi się zdaje. Niby kupiłem wszystkie dodatki, ale nie mam meblowych dodatków, więc trochę mnie to dziwi. Więc będziemy musieli specjalnie iść na basen, który jest... O! Nie było tematu. Mamy dolara, brakuje nam tylko poduszki i lecimy po naszego pięknego... Gdzieś tutaj chyba powinny być poduszki, ale to chyba tutaj są poduszki, czy to są jako dodatki. Takie typowo pojedyncze poduchy, na których można siedzieć i chyba stąd
stąd nie wydaje mi się, żeby coś więcej mogło nam pomóc przetransportować to. Teraz pytanie, co będzie mógł Kitek wziąć do ręki? Nic nie może wziąć, może wziąć tylko dolara, ale nie jest... A nie, jest w stanie to. Dobra, to i na to dolara nie da rady chyba. Potrzeba jest do tego jakaś specjalna poduszka prawdopodobnie. No powiem wam, że mamy mały problem, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, gdzie są te takie poduszki do siedzenia, a możliwe, że ja ich nawet nie mam w tym dodatku, bo ja nie mam tutaj chyba wszystkiego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tu jest łóżka, ale na łóżku też nie weźmiemy tego. To jest łóżko samo. Łóżko. Tu jest jakieś siedzisko, ale to jest dla kota. Prawdopodobnie to powinno być gdzieś tutaj, w tych takich mebelkach, ale ja się aż tak dobrze na tym nie znam, więc będziemy musieli spasować w tym momencie. Niestety, nie uda nam się na razie go przetransportować. Z plusów jest to, że mamy dolara, a tego dolara na pewno da się na coś wsadzić, żeby to po prostu potem przenieść, ale niestety nie na wszystko się da go przenieść. Widzicie, no na przykład mogę go postawić na tym, ale potrzebujemy na pewno jakiejś poduszki specjalnej. Ja ją znajdę i w następnym odcinku przetransportujemy już tutaj wszystko. A ja mam nadzieję, że taki pierwszy odcinek z tej serii wam się spodobał. Jeśli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A my widzimy się w następnym odcinku ze zbierania wszystkich lemurów. Na razie wszystkim!